Kłaniam się, dzień dobry. Nazywam się Mariusz Szczygieł, jestem reporterem, przede wszystkim reporterem. Niektórzy nazywają mnie pisarzem. To jest bardzo miłe, chociaż uważam, że pisarz to jest bardzo zobowiązujące. Bardzo zobowiązująca funkcja społeczna, ale czasami też mówię o sobie, że jestem instagramerem. No i muszę powiedzieć, że w moim środowisku, właśnie takim literacko-reportersko-dziennikarskim, czasami słyszę, jak to instagramerem? Przecież ty masz 50 lat, znaczy ja mam więcej niż 50 lat. Instagramerem? Ja mówię tak, jestem instagramerem i jestem z tego dumny. Zanim przejdę do tego, czym w moim życiu jest Instagram i dlaczego to jest ważna dziedzina mojej działalności, chcę wrócić do takiej sytuacji, do takiej historii, kiedy 20 mniej więcej lat temu zacząłem interesować się Czechami i zafascynowała mnie historia rodziny Batów. Batowie to są ci, którzy produkowali buty już od końca XIX wieku. Sławna rodzina, sławna firma. I kiedy tak śledziłem historię tej firmy i osobowości jej założycieli, jej twórców, to doszedłem do wniosku, że Batowie osiągnęli sukces na całym świecie, bo uciekali od rutyny. Jeden z Batów pojechał kiedyś do Ameryki, to był 1901 rok, żeby podejrzeć, jak Ford, jak Henry Ford produkuje swoje samochody na taśmie produkcyjnej. Pojawiły się wtedy taśmy, Bata nie wiedział jeszcze, co to jest taśma i chciał bardzo to podejrzeć. Właściwie pojechał na takie, był szpiegiem przemysłowym. I w Ameryce zorientował się, że ten, kto ma oryginalny pomysł, ten wygrywa. Zafascynował go chłopiec, chyba 6-letni, który chodził po domach i za 10 centów zabijał muchy. Tym, którzy byli chętni. No i właśnie przywiózł do Czechosłowacji, najpierw do Czech, na Morawy, potem już ta firma się rozwijała w Czechosłowacji, przywiózł do Europy Środkowej taką ideę, że tak naprawdę to wygrywają ci, którzy myślą inaczej niż wszyscy, którzy nie myślą zbiorowo. I bardzo mi się podobało, że ten Bata... że odkryłem w ogóle filozofię Baty, ponieważ ja działam podobnie. W swojej dziedzinie, jaką jest reportaż, właściwie reportaż literacki od pewnego momentu, staram się, żeby wszystkie moje teksty, żeby każdy mój tekst różnił się od poprzedniego. Ja nie znoszę nudy. Może to wynika z tego, że mam ADHD, a właściwie ADD bardziej. Nie znoszę nudy, lubię, żeby się szybko coś zmieniało. Lubię mieć szybko puentę. I kiedyś nawet jeden krytyk literacki z Ukrainy, jak przeczytał moją książkę, powiedział, pan pisze metodą striptizu. Ja mówię, jak to striptizu? No bo nie zdradza pan wszystkiego na początku, tylko wciąga czytelnika, dopiero odsłaniając pewne elementy. Najpierw, prawda, jedna rękawiczka, gdyby ktoś nie wiedział, co to jest striptiz. Potem druga rękawiczka, potem bluzeczka, potem haleczka, a droga do sedna jest jedna. I ta metoda striptizu, ma za zadanie w tych moich tekstach zaskoczyć czytelnika. Jeśli ja nie mam zaskoczeń, prawda, zbiorę materiał, sobie tak go zrobię taki remanent tego materiału, który zebrałem i zastanawiam się, gdzie są elementy zaskakujące i potem je rozsmarowuję po całym tekście. I zawsze musi być właśnie ten element zaskoczenia i taki element tego, żeby czytelnik, czytelniczka poczuli, że ja nie wpadłem w rutynę. Ta ucieczka od rutyny jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Przyniosłem takie dwa przykłady takich rzeczy, które w sferze wydawniczej wcześniej się nie zdarzyły, tylko akurat no, mam, że tak powiem, przyjemność być ich autorem, chociaż wszyscy mówili, że nie, no tak się nie robi.
12 lat temu wyszła taka książka 20 lat Nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła. To jest antologia reportaży moich koleżanek i kolegów, czyli całe dwudziestolecie tej kapitalistycznej Polski opisane przy pomocy reportaży. No i teraz jako autor tej antologii, jeszcze coś pokażę, jako autor tej antologii wybrałem te teksty, napisałem notki o autorach, ale szybko okazało się, że część tych tekstów wymaga dodatkowych wyjaśnień. Część tych tekstów może troszkę się zdezaktualizowała, ale jednak są jakimś znakiem czasu. I wpadłem na pomysł, że ja zrobię w nich, w tych tekstach, w cudzych tekstach, przerwy na reklamę. Tak to sobie nazwałem, że nagle przerwę tekst, prawda, Magdaleny Grzebałkowskiej, czy Jacka Hugo Badera, czy Wojciecha Tochmana i tam włożę coś swojego. No to trochę taki gwałt na tekście, prawda? Są tutaj moje uwagi, czasami są to rozmowy, krótkie rozmówki z autorami, na które nagle czytelnik się napotyka, zupełnie się ich nie spodziewając. I wtedy one są troszkę pisane inną czcionką. O, proszę bardzo, tu jest normalny reportaż, a tu jest wtręt mój, często taki, który powstał we współpracy z autorem tego tekstu, który ukazuje na przykład kontekst. I to jest nawet dosyć duży materiał. Potem wracamy do właściwego tekstu. Czasami to są takie zupełnie malutkie uwagi. No na przykład... Proszę bardzo. Czasami. O, to jest takie. O, to są takie zupełnie malutkie mini rozdzialiki, które mają coś rozjaśnić, coś rozszerzyć. Wszyscy autorzy się zgodzili na tę moją ingerencję, a ja mam wrażenie, że te teksty nabrały pewnej aktualności i stały się... Ta Polska tutaj przedstawiona w tych reportażach dzięki temu stała się bardziej kubistyczna. A poza tym często czytelnik, jak czyta jakiś reportaż, to w jakimś momencie pojawia mu się taka naturalna ciekawość. Zaraz, ale co się wydarzyło z tym bohaterem potem? Czego już nie ma w reportażu? Bo reportaż jest, prawda, z roku na przykład 1993. No i jest tylko z tamtego czasu. Więc tu mamy taką wstaweczkę i już autor opowiada mi, co się wydarzyło z tym bohaterem. Więc w tej antologii pozwoliłem sobie ingerować w teksty przerwą na reklamę. Wcześniej nie spotkałem takiej książki i później też nie spotkałem takiej książki. Druga rzecz, zanim przejdę do Instagrama, to jest taka moja książka Laska Nebeska. To są opowieści, takie moje mini szkice, felietony, eseje, gdzie inspiracją jest literatura czeska i film czeski, ale to jest drugie wydanie tej książki. Miałem wielką ochotę, żeby przedstawić w Polsce fotografa, który jest moim ulubionym fotografem czeskim, to jest Jan Saudek, przepraszam, Józef Saudek. Boże, Jan Saudek to jest fotograf, który żyje, a to jest Józef Sudek. Tutaj jest jego zdjęcie na okładce, to jest jego okno. To był taki fotograf, który się wsławił tym, że przez kilkadziesiąt lat fotografował swoje okno i widok ze swojego okna. Ach, tu miałem pokazać. Wydawnictwo Agora kupiło 20 zdjęć Józefa Sudka, nieznanych zupełnie w Polsce, i wpadłem na taki pomysł, żeby książkę przetykać tymi zdjęciami, ale z tyłu każdego zdjęcia napisać tekst, który będzie niezależny od głównego tekstu książki, tylko do tego zdjęcia. Czasami jest to tekst dłuższy, czasami jest to tekst... Czasami jest to tekst krótszy,
O, proszę bardzo, tu jest zdjęcie na przykład ojca Józefa, Józefa Sutka, zdjęcie z lat chyba nastych albo, a, tak, z roku 1914, a z tyłu jest tekścik do tego zdjęcia, taki króciutki. I teraz tak, tę książkę można czytać na dwa sposoby. Można czytać od początku do końca, oglądając, znaczy jakby napotykając te zdjęcia i te teksty z tyłu. Można każdy z tych maleńkich tekstów czytać oddzielnie, ale jak się przeczyta, zupełnie oddzielnie i przypadkowo, ale jak się przeczyta je ciągiem, to się układają w esej o Józefie Sutku. I no, czyli jakby są... Równolegle płyną dwie książki, z tym, że jedna fotograficzna, a druga, no powiedzmy, literacka. No i tak, nie boję się takich pomysłów, bardzo lubię takie pomysły i muszę powiedzieć, że mam ich dziesiątki. To jedyne, co mi się tak rodzi bez bólu i w ogóle jak muszki, owocówki, to przeróżne tak zwane pomysły formalne. I teraz... Kiedy mój kolega redaktor Jacek Mozolewski namówił mnie, żebym założył sobie profil na Instagramie, to było jakieś 4 lata temu, myślałem, że to jest mi w ogóle niepotrzebne. On powiedział, słuchaj, no wypada, żebyś miał, to zawsze jakoś tak podwyższa sprzedaż książek, będziesz tam miał swoich czytelników, coś im tam pokażesz, czasami okładkę książki, która się szykuje. No dobrze. Pierwsze zdjęcia wstawiał mi tam on, ja mu wysyłałem SMS-em jednozdaniowy tekścik pod zdjęcie, bo mnie nastraszył, że Instagram to jest tylko zdjęcie, nie musi tam się znaleźć żaden podpis, no może być jedno zdanie albo jedno słowo, ale muszą być hasztagi. Nauczyłem się od razu tych wszystkich hasztagów, potem się okazało, że one w ogóle do niczego się nie przydają. Jak teraz patrzę na statystyki, bo jako ta strona jest fanpage'em i jak widzę statystyki, to w ogóle ludzie, którzy przez hasztagi wchodzą do mnie, to jest w ogóle bardzo nikły procent. No ale te hasztagi mnie tak podniecały strasznie. I no i tak przez jakiś czas on mi zamieszczał te zdjęcia. Potem ja bardzo nie lubię, żeby mnie ktoś wyręczał w pracy, więc ja to przejąłem. No i długo, długo, moi drodzy, nie byłem w stanie... nie byłem w stanie się pogodzić z tym, że ja tam nie mogę zamieszczać tekstów. No i popłynąłem. Zacząłem pisać dłuższe teksty, tyle ile da się włożyć na Instagram tekstu. I okazało się, że dość szybko stworzyła się grupa czytelniczek, czytelników, którzy jak zaczęli przychodzić na moje spotkania autorskie, to mi mówili, na przykład jeden pan mi powiedział, pamiętam w Szczecinie, ja pana przepraszam, ale ja nie znam żadnej pana książki. Ja mówię, ale zaraz, przecież pan przyszedł. Ale pan przyszedł na spotkanie moje autorskie? On mówi, no tak, bo ja pana czytam na Instagramie. I pogodziłem się już z tym, że mam też, że jestem pisarzem także instagramowym i że mam takich odbiorców, którzy znają mnie tylko z Instagrama. No i teraz moje eksperymenty były przeróżne. Od selfie bez twarzy, kiedy pokazywałem tylko i wyłącznie koszule i poszetki. Potem się okazywało, że to ma ogromną popularność, bo żony facetów, którzy nie chcą zadbać o siebie, to oglądają i zaraz mnie pytają, gdzie ja kupuję te koszule. Akurat nie zdradzałem tej firmy, bo u mnie na Instagramie nie można nic zareklamować, to jeszcze zaraz o tym powiem. Nie ma szans, żeby mnie ktoś namówił za... miałem tutaj odsłuch zły, a teraz już nie słyszę siebie. Więc nie ma szans, żeby u mnie na Instagramie ktoś coś zareklamował za pieniądze. Nie ma takiej możliwości. To ja sam muszę odkryć rzecz, którą ja chcę reklamować, a najlepiej, żeby ten producent tej rzeczy nie wiedział, że ona mi się podoba. I jeszcze w żaden sposób on się nie może odwdzięczyć. No ale to jest taka moja zasada etyczna. Już powoli kończymy, to ja nic nie powiedziałem o Instagramie, a miałem tu być 40 minut. Czy państwo się nie pomylili? Bo ja jestem dopiero 15 minut. Dobra, mówić dalej. No więc tak, okazuje się, że na Instagramie można mieć post o koncepcji Boga u Becketa i może on mieć 2000 lajków i 300 komentarzy. Wczoraj napisałem o metaforze człowieka jako o worku na
kamienie. I byłem ciekawy, co z tego wyniknie. Dzisiaj patrzę, rano jest chyba ponad 100 komentarzy takich długich, gdzie ludzie piszą, internauci, followersi piszą o tym, o swoich metaforach człowieka i o tym, jakimi oni, na jakie kamienie oni są workami. Zdarzyło mi się z Komisją Europejską zorganizować, wymyśliłem to, konkurs na literacką opowieść instagramową, czyli opowieść o kimś, za kim tęsknimy w pandemii, to był konkurs nawet z nagrodami, który to tekst miał być felietonem reporterskim. Nauczyłem tych, którzy chcieli wziąć w nim udział, co to jest felieton reporterski i powstały bardzo literackie teksty, ale instagramowe. Tam po prostu wszystko jest możliwe. I złapałem się na tym, że jak mi tylko ktoś mówi, że czegoś się nie da, albo czegoś nie można, albo tak się nie robi, no nie, nie, ale tak to my nie robimy. To pamiętam w telewizji mi mówili, że ja się nie mogę ruszać, nie mogę gestykulować, bo to przeszkadza w odbiorze. No ale ja nie umiem inaczej, ja chcę być sobą. Więc wydaje mi się, że nie trzeba się bać tych bocznych dróżek, tych najbardziej odjazdowych i absurdalnych pomysłów. Mówi się dużo, że my teraz żyjemy w taki sposób bezrefleksyjny, że ludzie się kontaktują tylko na poziomie takim technicznym. Zjadłeś, zjadłaś, kredyt spłacony, masz pieniądze, nie mam. Ja dzięki Instagramowi między innymi, także dzięki swojej pracy reporterskiej, ale Instagram to jest moja praca reporterska, to jest moja codzienna gazeta. Zorientowałem się, że my wszyscy mamy ogromną potrzebę refleksji, ogromną potrzebę rozmowy na naprawdę wysokim poziomie intelektualnym i że nie ma złych do tego mediów. I ja się na nowoczesność, mimo że mam 55 lat, nie obrażam, a usiłuję się w niej znaleźć. Także zapraszam do kontaktu ze sobą i na Instagramie, i na Facebooku, chociaż między nami Facebook jest dla staruchów i dla takich już, wiecie, Instagram to jest jednak to.